Cześć, witam. Tutaj Heavy Run Slide. Mam przed sobą dwa szosowe modele New Balance Minimus. Na górze czerwone MR10V2, a na dole niebiesko-czarne MR00V2. Mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że są to prawie identyczne buty. Nie do końca jest to jednak prawdą, dlatego chciałbym je dzisiaj bezpośrednio ze sobą porównać. Zacznijmy od suchych faktów. Oba modele są bardzo lekkie. Dziesiątki w standardowym rozmiarze ważą 184 gramy. Zerówki w standardowym rozmiarze 162 gramy. Dziesiątki, co oczywiste, mają troszkę grubszą podeszwę i 4 mm spadek pięta palce. Grubość podeszwy pod piętą wynosi 18 mm, pod palcami 14. Zerówki mają oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, zero drop, czyli taką samą grubość podeszwy pod piętą, jak i pod palcami. I całościowo podeszwa również jest troszkę cieńsza. Grubość podeszwy wynosi 12 mm. Przyjrzyjmy się bliżej samej konstrukcji podeszwy, zaczynając od podeszwy zewnętrznej, czyli nie tego, co siedzi w środku, ale tego, co widzimy tutaj na zewnątrz. Różnica wydaje się dosyć duża, ale tak naprawdę jest to tylko kosmetyka. Różni się kształt tych paneli, w dziesiątkach są one sześciokątne, tutaj okrągłe, ale tak naprawdę to jest cała różnica. Tak samo tutaj, jak i tutaj, w miejscach najbardziej narażonych na tarcie, czyli przodostopie oraz pięta, podeszwa wykonana jest z twardszej gumy, bardziej odpornej na ścieranie. I tutaj jest to guma Vibram. Co łączy te dwa modele, to również podeszwa środkowa, czyli to, co siedzi tutaj w środku. Podeszwa środkowa wykonana jest w technologii RevLite, która według producenta, co ja mogę potwierdzić po przebiegnięciu wielu kilometrów w różnych modelach New Balance, podeszwa środkowa, która zapewnia całkiem przyjemną amortyzację, bardzo przyzwoitą amortyzację, a jednak bardzo sprężysty bieg, czyli nie jest to taka amortyzacja miękka, pluszowa, w której byśmy się zapadali. I oczywiście, jak można wywnioskować z samej tej konstrukcji podeszwy, no dziesiątki dają nam troszkę więcej asekuracji, troszkę więcej tej amortyzacji, a zerówki to jest ten model bardziej furowy, bardziej minimalistyczny, bliższy bieganiu naturalnemu. Jeżeli chodzi o cholewkę, to również jest ona na pierwszy rzut oka bardzo podobna i konstrukcyjnie nie ma tu jakichś wielkich różnic. Jednak moim zdaniem zerówki są to buty o klasę wyżej. Zarówno jakość zastosowanych materiałów, jak i samo wykończenie jest bez zarzutu, podczas gdy w dziesiątkach można by się tam jakichś detali uczepić. No a jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie te szczegóły determinują na przykład o tym, że w zerówkach o wiele wygodniej biega się bez skarpetek niż w dziesiątkach. W dziesiątkach zdarzały mi się jakieś tam minimalne obtarcia, a w zerówkach nie ma żadnego problemu. Siateczka w zerówkach jest troszkę gęstsza niż w dziesiątkach, jednak nie przekłada się to jakoś na gorszą oddychalność. Cholewka jest bardzo fajnie wykończona, bardzo trwała i po kilku miesiącach biegu nie widać żadnych śladów użytkowania. W dziesiątkach co prawda również, jednak od wewnątrz gdzieniegdzie wystają jakieś szwy, zdarzają się jakieś twardsze krawędzie, głównie tutaj ten pasek przy palcach i to właśnie on stanowił główny problem, jeżeli chodzi o obtarcie. W obu modelach mamy częściowo zintegrowany język w kształcie burrito. Rozwiązanie, które mi osobiście bardzo się podoba. Fajnie otula stopę, dobrze ją trzyma, nic się nie przesuwa, nic się nie dzieje. W obu modelach mamy elastyczny zapiętek. Także wszystko to, czego byśmy chcieli od dobrego buta minimalistycznego. No z tego, co mówię do tej pory, moglibyście wywnioskować, że te buty jednak są prawie identyczne i dziesiątki to ten model na dłuższe wybiegania, bardziej asekuracyjny, z delikatnie mocniejszą amortyzacją. Jednak jest pewien szczegół, który sprawia, że są to buty kompletnie od siebie różne.
A jest to ta górka tutaj, czyli to delikatne wsparcie łuku stopy. Mogłoby się wydawać, że jest to nic nieznaczący szczegół, jednak sprawił on, że bieganie w dziesiątkach jest dla mnie niezbyt przyjemne. I po odgrzebaniu kilku opinii w internecie okazało się, że nie jest to tylko mój problem. Wsparcie tego łuku stopy, które jest również tutaj od wewnątrz wyczuwalne, tego na filmiku oczywiście nie będzie widać, powoduje inne ułożenie stopy w bucie i mamy wrażenie, jakby w czasie biegu stopa była delikatnie spychana do wewnątrz. Ten but tak jakby wywoływał sztuczną pronację, co na dłuższą metę było dla mnie bardzo niewygodne i po prostu uniemożliwiało mi komfortowe bieganie dłuższych dystansów. Bolały mnie dosyć mocno mięśnie po biegach, po dłuższych biegach w tych butach i czułem, że coś jest nie tak. W zerówkach tego wsparcia już tutaj nie ma, a przynajmniej nie jest ono tak wyraźnie, jeżeli w ogóle jakiekolwiek tam jest. Dzięki temu mamy tutaj czysty, stuprocentowy bieg naturalny. Nic nam nie przeszkadza. Ten but, minimusy zero, nic nam z siebie nie narzuca. Możemy biec tak, jak chce tego nasze ciało. Jest to czyste, stuprocentowe bieganie naturalne. Dlatego właśnie twierdzę, że te buty nie są w ogóle do siebie podobne i nie możemy powiedzieć, że dziesiątki jest to po prostu troszkę bardziej asekuracyjna wersja zerówek. Pomimo tego, że łączy je nazwa minimusy, to są to dwa kompletnie różne modele i myślę, że trzeba być tego świadomym przy zakupie. Dziesiątki są to fajne buty, ale buty, które narzucają nam swój styl biegania. I jeżeli się w niego nie wpasujemy, to po prostu będziemy w tymi butami walczyć, a to kompletnie nie ma sensu. Zerówki są to świetne buty minimalistyczne, świetne buty do biegania naturalnego, do ćwiczenia techniki. Możemy w nich biegać zarówno szybsze treningi, jak i dłuższe wybiegania. I w mojej ocenie, zarówno jeżeli chodzi o sam koncept tego buta, o samo jego wykonanie, jak i jakość zastosowanych materiałów, zerówki stoją o poziom wyżej niż dziesiątki. No mam nadzieję, że ten filmik troszkę Wam rozjaśni sytuację i będziecie mądrzejsi przy wybieraniu kolejnych butów do biegania. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!